Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu ogólnym na miesiąc grudzień bieżącego 2021 roku. Karty są już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu, ale zanim rozkład, przypomnę, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie pod tym filmem. Zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie. 6 grudnia rozlosuję 10 czytań rocznych na 2022 rok. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, zapraszam do obejrzenia treści filmu na jego temat, który znajdziecie na moim kanale w zakładce wideo, tam trzeba kursorem sobie poszukać. Konkurs z okazji 30 tysięcy subskrypcji. Niestety link, który podpinałam pod filmami do tego konkursowego filmu, nie działa, nie wiem dlaczego, więc kto chce wziąć udział, no musi troszeczkę poszperać tam na moim kanale i po prostu ten film sobie odnaleźć. Zakładka wideo. Kochani, to by było tyle. Przechodzimy do rozkładu. Karty były tasowane, już je przekładam i patrzymy, co ciekawego grudzień dla Skorpiona zapowiada. Zaczynamy. Energia, z jaką Skorpion wkracza w miesiąc grudzień. Król Mieczy. Co pomaga bądź przeszkadza? As Mieczy. Wasze działania w miesiącu grudniu. Diabeł. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Trzy miecze. O kim, o czym Skorpion myśli? Co planuje, co analizuje w grudniu? 9 kielichów. Połowa miesiąca. Rydwan. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, widzicie tam sytuację. 5 denarów. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, rodzina, znajomi, współpracownicy, kochankowie. Obawy bądź nadzieje. Rycerz buław. I koniec miesiąca. Pięć mieczy. W tle czytania 7 mieczy. Pośpiech. Ale uważajcie też na oszustwa, na kłamstwa, na niejasne jakieś sytuacje. To może być też praca jakaś na nocną zmianę. Taki spryt i można powiedzieć troszeczkę przebiegłość, że poradzę sobie w tej sytuacji. Bez względu na to, co kto mówi, co kto sobie myśli, ja i tak uparcie dążę do określonego celu, tak? Dopowiemy sobie kilka kart. Na pewno jesteście w energii Króla Mieczy. Król Mieczy wie, co ma robić. Jest o tym głęboko przekonany. Uświadomiony, pewny siebie, wykorzystuje swój talent, swoją wiedzę, swoje możliwości. Jest otwarty, bezpośredni. Może robić chłodne wrażenie.
takiej emocjonalnej niedostępności, ale na pewno dobrze główkuje, kalkuluje i wie, co robi. Surowy, ale sprawiedliwy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Piątka mieczy. Osiągnąć coś za wszelką cenę. Zmierzyć się być może tutaj z jakimiś trudnościami. Wygrać jakąś sprawę urzędową. Postawić na swoim. Być może jest jakieś zamieszanie, jakaś kłótnia, jakaś polemika zdań, w której tutaj skorpion chce coś ugrać. Nie licząc się z konsekwencjami. Biorę wszystko. Nie rozdrabniam się. No taki mocny, zdrowy egoizm. Być może potrzebny. Tutaj też jest przeciwstawienie się być może pewnym jakimś takim, nie wiem, przepisom, jakimś problemom związanych z administracją, z prawem, gdzie tutaj albo walczycie o siebie i to idziecie po prostu już, że tak powiem, no, na całość. Albo ktoś Wam utrudnia realizowanie jakichś projektów, tak? Bo jest jakieś zamieszanie informacyjne. Ktoś być może wprowadza jakieś nowe przepisy, które coś zmieniają. Niektórzy z Was będą chcieli za wszelką cenę wyjechać gdzieś, bądź wrócić skądś. Wszelkiego rodzaju praca, prowadzenie firmy związana z częstymi wyjazdami, z podróżowaniem, z transportem, ruchem, tak? No to dojdzie do skutku, tylko tutaj ten rydwan też pokazuje, weź sprawy w swoje ręce, nie rozdrabniaj się, nie słuchaj się jakichś sugestii osób z zewnątrz, działaj sam. Piątka mieczy, po trupach do celu trochę, ale być może sytuacja tego wymaga. Oczywiście to nie będzie u wszystkich, ale no takie dziwne czytanie. Jakieś smutki, jakieś żale, jakieś pretensje, bądź informacje, nie wiem, ktoś może Wam tutaj krzywdę zrobił. Myślę o kształty i doświadczenie pewnych wydarzeń z przeszłości. To już sobie odchodzi w zapomnienie, czyli tak jakby tutaj skorpion podniósł się po jakiejś no trudnej sytuacji, gdzie ktoś Wam coś powiedział, bądź ktoś w jakiś sposób się źle zachował. Jakieś przepisy niekorzystnie wpłynęły na Wasze życie, na Waszą sytuację, na Waszą obecną właśnie postawę teraz. Postawy może nie, może właśnie sytuację, że tutaj widzę, że skorpion się broni. No niektórzy z Was być może też tutaj widzę, że kończą jakieś nerwowe sytuacje, nerwowe sprawy, rozwód, rozstanie, jakieś sprawy związane ze zdrowiem, być może tutaj jakaś operacja ma się odbyć, jakiś zabieg, bądź jesteście w trakcie już rekonwalescencji po jakimś zabiegu, może procesujecie się ze służbą zdrowia, jakieś odszkodowanie, bądź z byłym pracodawcą. No tutaj już widzę, że idzie na ostro. I co pomaga, bądź przeszkadza? To, że prawda stoi po stronie skorpiona. Skorpion chce się odciąć konkretnie od jakichś wydarzeń trudnych. Może chodzi tutaj też o utrzymanie miejsca w pracy, przedłużenie umowy, kontraktu, dotrzymanie słowa. Podpisanie jakichś dokumentów, umów, kontraktów, aktów notarialnych. Coś takiego tutaj jest. Zobaczmy tego asa mieczy. Ale as mieczy mówi o tym i król mieczy, że skorpion świadomie uczestniczy w tych wydarzeniach, czyli wy doskonale orientujecie się, co się dzieje w tej sytuacji i jesteście gotowi się z tą sytuacją zmierzyć, bo jesteście przekonani, że wy macie rację. I czy prawo, czy tutaj no jakieś osoby, które uczestniczą być może w tym zamieszaniu, powinny sobie zdawać z tego sprawę, że Wy macie rację. Prawo stoi po Waszej stronie.
Siódemka kielichów, czyli no, jakieś plany, jakieś marzenia. Ale też niezdecydowanie i niepewność sytuacji. Pytanie, czy ktoś, kto Wam coś powiedział, coś Wam obiecał, nawijał Wam tylko makaron na uszy i po prostu były to mrzonki, jakieś bzdury wyssane z palca, czy faktycznie dotrzyma obietnicy? Dotrzyma słowa. Czyli jakieś tutaj taka pułapka myślokształtna, jakiś strach i osaczenie, unieruchomienie. Może z powodu choroby, może z powodu właśnie jakichś ograniczeń, jakaś izolacja bądź dezorientacja, która powoduje, że stoicie w miejscu i no nie możecie nic realizować, żadnych swoich planów, nie możecie działać, nie możecie, nie wiecie w ogóle, co na ten temat myśleć. To już pomału odchodzi sobie do przeszłości, więc jeżeli ktoś utrzymywał Was w jakichś pozorach, coś Wam mówił, co powodowało, że Wy byliście, że tak powiem, unieruchomieni, nie wiedzieliście, co robić, może zawodowo też byliście jakoś skrępowani, niepewni, to już sobie tutaj już jakby załatwiacie. Skorpion wie, czego chce i działa. Bez skrupułów, bez jakichś tam bez rozpraszania jego uwagi, tak? Wy się koncentrujecie tutaj na jakiejś sprawie. Ważna to jest sprawa, albo jakaś ważna, mówię, sprawa urzędowa, prawna, albo związana z pracą, bądź no rozstrzygnięcie, może też po prostu no walka o własne szczęście. Tutaj te pary, które decydują się rozstać, tak? Jakieś rozwody, rozliczenia związków. Wyjaśnienie jakiejś sytuacji. As mieczy. Karta prawdy. Odcięcia się od trudnych sytuacji i szansa na wyjaśnienie wszystkiego. Sprostowanie, tak? Stworzenie nowych jakichś projektów, jakieś pomysły, które będą owocowały na przyszłość. I uszczęśliwiam Skorpiona, bo Skorpion dąży tutaj do swojego szczęścia. Zapewnienia sobie dobrobytu, że niczego mi nie brakuje, tak? Jestem zrealizowana, spełniona. Nikt mi nie zabroni tutaj realizować jakichś zadań. Nikt mi nie zabierze pracy. Nikt nie będzie chciał mnie oszukać, okraść w jakiejś sprawie sądowej. Odszkodowanie bądź, no nie wiem, jakaś rekompensata. Zwrot nieuregulowanego w czasie wynagrodzenia, tak? Trochę się tym wszystkim denerwujecie, jesteście troszeczkę przerażeni, że jesteście uwikłani w taką sytuację, bo być może czujecie się uzależnieni w jakiś sposób. Tutaj też chodzić może o jakiegoś koziorożca. Chcecie mieć wszystko pod kontrolą, to jest taka troszeczkę manipulacja tutaj, tak? I ten diabeł, no jest sprytny. Chce mieć nad wszystkim kontrolę. Ale z drugiej strony trochę jest taki strach, obawa, jak to wszystko się zakończy. Zobaczmy jeszcze tutaj. Na piątka buław. Wewnętrzna odwaga i motywacja do tego, żeby działać, żeby walczyć o swoje i nie dać się też, tak? Czyli odeprzeć atak. Ktoś mi robi na złość, ktoś mi coś utrudnia, no to staram się myśleć i znaleźć rozwiązanie na to, na tą sytuację. Nie waham się poprosić o pomoc, no właśnie jakiegoś prawnika, jakąś osobę kompetentną, która ma wiedzę, która może mi podpowiedzieć, jak to prawnie, bo tutaj są miecze, czyli tu chodzi o informacje, prawo, dokumenty, przepisy. Słowo, które będzie stało po Waszej stronie. Ale nerwowa sytuacja. Tutaj Skorpion w coś się wplątał. I musi się z tego wykaraskać. Chodzi o Wasze szczęście, o dobre samopoczucie, o spełnienie, zrealizowanie wszelkich projektów. To może być też nerwowa sytuacja w pracy. Walka z konkurencją, o jakieś stanowisko. Jeżeli macie firmę, to
wprowadzane będą jakieś nowe przepisy, być może jakieś zmiany, jakieś restrykcje, żeby dostosować się do tej sytuacji, żeby nie pozwolić się zamknąć, unieruchomić, tak? Bo tu chodzi o wasze pieniądze. Zobaczcie. Jesteście w energii 5 denarów, czyli w potrzebie, tak? Macie braki, być może macie brak pracy, może macie jakieś długi, może macie jakieś płatności, zaległości, jakieś zobowiązania, niekorzystną sytuację finansową. Bądź chcecie uniknąć takiej sytuacji, dlatego za wszelką cenę robicie tutaj wszystko, żeby no nikt Wam tego nie odebrał. O zdrowie tutaj może też chodzić, tak? Więc mówię, tutaj też mogą być jakieś spory związane z jakimiś sprawami dotyczącymi rozstrzygnięcia jakichś form odszkodowania, tak? No i piątka denarów wyszła, czyli już udzieliłam odpowiedzi. Dobrze, kochani, co z zewnątrz? Z zewnątrz mamy kochanków, czyli tutaj na pewno możecie polegać na swoim partnerze życiowym, mężu, żonie, partnerce, partnerze, ale też jest jakaś współpraca. Te skorpiony, które mają spółkę, współpracują z jakimś partnerem biznesowym, też być może razem będziecie musieli tutaj zadecydować, podjąć jakieś odpowiednie kroki. Ktoś może mieć z zewnątrz wątpliwości. Być może też jest taka sytuacja, że jeżeli tutaj zabiegacie jakieś stanowisko w danej pracy, u danego pracodawcy, utrzymanie tego stanowiska, do kogoś należy wybór. Może jakiś bliźniak. Zobaczmy. Dwa kielichy. Ale raczej jest to osoba Wam życzliwa, czyli to jest ktoś, kto chce z Wami dojść do porozumienia, wypracować jakiś kompromis, bądź polubownie załatwić tą sprawę. Natomiast macie wsparcie też w swoim partnerze, w bliskiej osobie. Te skorpiony, które być może tutaj... Bo kłamstwa, zdrady, unikanie, tak? Spotykanie się gdzieś tam za plecami z kimś. Tutaj też może chodzić o jakiś romans, o nakrycie kogoś na zdradzie, o jakiejś krzywdzie, którą wyrządził ktoś skorpionowi, tak? I tutaj skorpion wie teraz, jak się zachować w tej sytuacji. Ochłonął po jakichś wydarzeniach. Momentem był po prostu zdezorientowany i zmartwiony tym wszystkim, ale teraz w tej trudnej sytuacji z tego toksycznego związku być może chce się wycofać. Bądź walczyć o związek i wybaczyć zdradę. Czuje się skorpion na pewno bardzo samotny, bardzo bezradny, a do tego tutaj jakieś problemy finansowe mogą być. Bądź boi się skorpion, że coś takiego może się wydarzyć, więc zawczasu właśnie zaczyna działać. Wiedząc, co robić, bo już sobie wiele spraw przemyślał i długo być może nad tym myślał skorpion. Teraz już wie, czego chce. Połowa miesiąca jest rydwan, czyli niektórzy mówią, jakiś wyjazd, przyjazd, bądź sprawy w swoje ręce skorpion bierze. Sprawy jakieś też nabierają tempa, czyli do tej pory, jeżeli coś było takie zakleszczone, czyli ani w lewo, ani w prawo, to teraz jakoś to się poluzuje i będzie widział skorpion tutaj pozytywne efekty załatwiania tej sprawy. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Coś ważnego. Coś ważnego, kochani. Coś, co ma Was odciąć, uwolnić od jakiejś toksycznej sytuacji. Może toksyczny związek, może toksyczna jakaś sytuacja, nerwowa sytuacja w pracy. Jakieś problemy, spory sądowe, nerwowe właśnie procesy, które się ciągną latami. Za jakąś krzywdę, którą ktoś w przeszłości Wam wyrządził. Krzywdę materialną, bądź krzywdę na taką personalną i bezpośrednio dotyczącą Waszej osoby, Waszego zdrowia. Kończą się te problemy. Odchodzicie. Uciekacie od sytuacji, które Was krzywdzą, które Was nie rozwijają w pozytywnym tego słowa znaczeniu, które nie przynoszą satysfakcji, nie rokują na przyszłość, w których się męczycie emocjonalnie.
Ale też wyjazd, tak? Tutaj niektórzy mogą walczyć właśnie z jakimiś przepisami o to, żeby wyjechać, żeby podpisać jakiś kontrakt, żeby zdobyć właśnie dokument, który umożliwi Wam być może jakąś podróż. Zmiana pracy. Obawy, nadzieje, rycerz buław. Czy wystarczy Wam sił do działania? Czy jakiś wyjazd, jakaś przeprowadzka? Tu może być też przejście do innej firmy, zmiana firmy, przebranżowienie się, tak? No i czy jesteście pewni, że dobrze robicie? Czy te Wasze działania przyniosą korzystny efekt? Karta Księżyca. Czy sprawa się wyjaśni? Czy możecie polegać na zodiakalnym lwie po 35 roku życia? Czy możecie mu zaufać? Czy ktoś dotrzyma słowa? Jeżeli wyjedziecie, bo macie trudną sytuację finansową, czy nie będziecie tęsknić za rodziną, tak? Za partnerem? Tutaj też jakaś jest tajemnica, jakiś romans w tle u niektórych. Takie potajemne jakieś spotkania schadzki. Jakiś związek, który po prostu na razie ma być owiany tajemnicą. Być może u niektórych coś takiego też się dzieje. Natomiast kończycie miesiąc piątką mieczy i wy w tej piątce mieczy cały czas jesteście, więc myślę, że jakiś spór jeszcze się nie zakończy. Jeszcze musicie tutaj naprawdę użyć mocnych argumentów, żeby albo kogoś przekonać, albo udowodnić coś przed sądem. Pokonać tą trudną sytuację, nie dać się zmanipulować, nie dać się wykorzystać, nie pozwolić się zdradzić. No i z czymś się pośpieszyć, kochani. Koło fortuny. Podróż, wyjazd, to raz. Wyjazd gdzieś bądź powrót z zagranicy do kraju. Zdecydować się, bo koło fortuny to też jest taka karta, no, która mówi o naszym przeznaczeniu, o tym, że być może teraz los się odwróci i będzie lepiej, że mamy szczęście, że mamy farta, ale to jest też takie niezdecydowanie. Często zmieniamy zdanie w zależności od sytuacji. Być może, żeby zgodzić się też na jakąś współpracę tutaj z kimś, żeby zakończyć jakiś spór. Karta z pustelnika. Starsza osoba spod znaku panny. Znaleźć rozwiązanie na tą sytuację, tak? I podjąć mądrą decyzję. Bo pustelnik długo szuka tego lśnienia, tak? Tej prawdy, tego pomysłu. Potrzebuje czasu, żeby coś przemyśleć. Może chodzi tutaj o wyjazd na dłuższy okres czasu. Poradzenie sobie z samotnością gdzieś na jakimś dalekim wyjeździe. Sprawy jakieś prawne, związane z umowami, z dokumentami. Bądź ze starszą osobą spod znaku panny. Ostrożność też, izolacja. No i 6 denarów, czyli praca na dłuższy okres czasu, tak? Współpraca, wynagrodzenie, odzyskanie też jakichś pieniędzy po długim okresie zabiegania o to. Więc tak jak mówię, tutaj wszelkie osoby, które gdzieś tam dochodzą jakichś swoich roszczeń, jakieś zaległe wynagrodzenia, tak? Jakieś właśnie rekompensaty, jakieś odszkodowania za jakąś wyrządzoną krzywdę, czy jakieś straty moralne, czy jakieś właśnie straty materialne. No tutaj myślę, że ktoś po prostu się z Wami wreszcie rozliczy, jakieś pieniądze wpłyną na Wasze konto, pokażecie, że postawiliście na swoim, udowodniliście to. No i co, kochani? I praca też, tak? Praca na dłuższy okres czasu. Więc co tu karty radzą? No nie ustępujcie, no walczcie o swoje. Musicie udowodnić tutaj swoją rację. Zobaczcie, w tych piątkach mieczy wydaje mi się, że ten mężczyzna tego asa trzyma, tak?
no są tutaj poszkodowani, ale jest też blask słońca, czyli siła, wygrana, zmiana sytuacji, pokonanie jakiejś trudności. Wcale ta piątka mieczy nie musi być nigdy w negatywie, zawsze w negatywie, przepraszam. Jest to karta, która pokazuje, jeżeli nie będziesz walczył o swoje, nie wygrasz. No tak jest w sądzie, są wygrani, są przegrani. Sędzia musi wydać sprawiedliwy, obiektywny wyrok, tak? Ale to my musimy dostarczyć jak najwięcej dokumentów, argumentów, że racja jest po naszej stronie, tak? Musimy się bronić. Bądź udowodnij, że jesteśmy niewinni. Przekonać kogoś swoim głosem. Więc mówcie, kochani, działajcie, załatwiajcie swoje sprawy. I nie dajcie się, a wszystko będzie dobrze. No i z czymś trzeba się pośpieszyć. Być może z podjęciem decyzji, bądź jakąś rozmową. Bo ktoś tutaj chce. Może być też tak, że jeżeli bierzecie udział w jakiejś rozprawie trudnej, to ta druga strona no, chce jakiejś ugody. Chce pójść Wam na rękę. Chce się dogadać. Chce zakończyć jakiś długoletni spór. Może warto porozmawiać i postawić swoje warunki. Te pary, które gdzieś tam się rozwodzą, każdy idzie w swoją stronę, te sprawy będą się kończyć. Tutaj jeszcze jakieś rozliczenia będą finansowe, podziały majątku, jakieś alimenty, być może coś takiego będzie uzgadniane. Natomiast głównie sfera finansowa i tutaj jakieś spory. Sprawy, które naprawdę bardzo Was obciążają emocjonalnie i psychicznie. Trudne sytuacje. Z której nie możecie się wycofać, dopóki ona się nie rozwiąże, bo diabeł mówi o uzależnieniu od tej sytuacji, tak? Czyli jesteśmy przywiązani jak kula do nogi. No i piątka buław, jakaś batalia. Ale też odwaga i wewnętrzny taki zapał do tego, żeby walczyć o swoje. Nie poddawać się. Zobaczmy, co anioły na to. Deszcz obfitości. No, pięknie. Bardzo ładnie. Więc nie martwcie się, będzie wszystko dobrze. Przepiękna karta dla Was. Chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy Ci, jak otworzyć i przyjmować obfitość. Jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jakie pozwolisz. Dlatego być może trzeba zacząć działać, zacząć mówić, myśleć, pisać, otwierać się na nowe i odcinać od problemów, walczyć o swoje. Praca będzie, jakieś rozliczenia będą, wsparcia finansowe też dla firm, które gdzieś tam z urzędnikami być może toczą jakąś batalię papierową. Bo wiecie, jak to się fajnie mówi, nie? W telewizji to się wszystko fajnie mówi, ale jak już się pójdzie do urzędu i stos papierków trzeba wypełnić, później, że coś nie tak, później, że błąd, później, że system nie chce przyjąć i tak dalej, człowiek się denerwuje i martwi, musi szarpać się z całym tym systemem. Ale karty mówią, nie odpuszczajcie. To, na czym Wam zależy, na koniec miesiąca uzyskacie. Dobrze, kochani. I co na zakończenie nam powiedzą tutaj aniołki? Dokonaj dzisiaj wyboru. Więc jeżeli niektórzy z Was jeszcze się wahają, niech się pośpieszą i niech podejmą decyzję. Co z tą sprawą? Każdy będzie wiedział, czego dotyczy ta sprawa. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wspaniałego, radosnego, udanego grudnia Wam życzę, żebyście wszystkie jakieś trudne sprawy sobie super pozałatwiali. No i w nowy rok weszli z taką radosną, mocną, optymistyczną energią. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam. Do usłyszenia.